W miniony weekend w bielawskim klubie Bepsond Gold Team z wizytą pojawił się szczególny gość, mistrz świata w brazylijskim jiu-jitsu bez kimon i przedstawiciel Gold Teamu w Polsce. Mariusz Linke, przede wszystkim mój mentor, wspaniały człowiek, w trzech słowach jakby go określić. Człowiek, który charakteryzuje się przede wszystkim determinacją, pasją. Ta pasja pozwoliła mu dojść do tego, gdzie dzisiaj jest. Jest dla mnie przede wszystkim wzorem, przykładem. Człowiek dużego serca. Cieszę się, że Bóg chciał, żebyśmy się poznali. Niemożliwe nie istnieje. Tak samo to można powiedzieć o tym klubie w Bielawie. Spotkałem lata temu Sławka, który przyjechał do mnie jako były bokser. Tak naprawdę o parterze nie miał zielonego pojęcia wtedy, a w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. Moim brązowym pasem, w przyszłości będzie moim czarnym pasem. I tak samo w wieku, gdzie ktoś inny myśli, że ja już jestem za stary, on zajął się czymś nowym i pociągnął za sobą rzeszę młodych chłopaków, którzy robią naprawdę sensowne rzeczy. Przez dwa dni Mariusz Linke przeprowadził 4 treningi, na których przekazywał swoją wiedzę zawodnikom. Jak co roku Mariusza obecność nie jest przypadkowa, bo oczywiście jesteśmy filią jego teamu. Także Mariusz przyjeżdża, sprawdza, jaką drogą idziemy, sprawdza, czy wszystko jest tak, jak on sobie życzy, no bo on jest naszym mentorem, on jest naszym wodzem. Termin ten jest tak przez nas ustalony wspólnie w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami Europy Federacji Naga, która odbędzie się w Dortmundzie za tydzień. Także ta jego obecność jest dla nas takim sprawdzianem przed po prostu dużym przedsięwzięciem, jaki sobie wzięliśmy za cel, a więc start w tych zawodach. Przy okazji wizyty w Bielawie Manolo wręczył 4 nominacje na wyższe pasy dla Adriana Królaka, Roberta Lubocha, Adama Kapki oraz trenera Sławomira Grabowskiego. My trzymamy kciuki za zawodników, a o wynikach zawodów w Dortmundzie będziemy Państwa informować.